Oto szereg nowych zasad obowiązujących od 10 października bieżącego roku. Gastronomia. W strefie czerwonej lokale gastronomiczne otwarte mogą być w określonych godzinach od 6 do 22. W strefie żółtej i czerwonej w lokalu gastronomicznym na jedną osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2 powierzchni. W lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach obowiązuje zakaz udostępniania miejsc do tańczenia. Co ważne, ograniczenie nie dotyczy usług polegających na przygotowywaniu żywności na wynos lub jej dostarczaniu. Imprezy okolicznościowe. Strefa czerwona. Obowiązywać będzie limit do 50 osób. W strefie żółtej limit do 75 osób. Co istotne, to ograniczenie wchodzi w życie 17 października. Wydarzenia kulturalne. W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Do kin można wpuścić 25% publiczności, która zajmie co czwarte miejsce. W strefie żółtej wydarzenia kulturalne mogą być organizowane w przestrzeni zamkniętej przy udziale 25% publiczności. W kinach również dopuszcza się 25% widownię. Jeśli chodzi o wydarzenia w plenerze, maksymalnie 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 na 5 m2. Co istotne, obowiązuje zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych aż do odwołania. Mamy obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, niezależnie od zachowanego 1,5-metrowego dystansu. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parków, zieleńców, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych i plaży. Pamiętajcie tu jednak o dystansie. Wydarzenia sportowe. W strefie czerwonej bez publiczności, w strefie żółtej z udziałem maksymalnie 25% możliwej widowni. Siłownie. W strefie czerwonej może przebywać 1 na 10 m2, w strefie żółtej 1 na 7 m. Handel i usługi. Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów maseczek podczas zakupu towarów lub usług, a także obowiązek używania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. Od piątku 9 października obowiązują nowe standardy postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2. Lekarz POZ lub lekarz udzielający świadczeń w podmiocie szpitalnym, który zobowiązany został do zapewnienia łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub w formie teleporady. Tutaj wyjątkiem są dzieci do ukończenia 2 roku życia. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta lekarz zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu kieruje pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych albo do szpitala. Pacjentowi, który jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, lekarz przekazuje informacje o punktach pobrań, w których można wykonać badanie i informację o zakazie przemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wymazowej, a po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego zleca transport pacjenta do szpitala. Od dzisiaj wojewoda podlaski informuje o sytuacji w podlaskich szpitalach. Według stanu na wczoraj w województwie podlaskim mieliśmy 157 wolnych łóżek, 196 już zajętych. W województwie podlaskim pozostało 19 wolnych respiratorów, 11 jest zajętych.